Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem do niej, dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik. Będzie to filmik z czego? Z majóweczki. Zaczynam dzień wcześniej, bo mamy 30 kwietnia. I co, my wyprawiamy urodziny Igora, dlatego że mój brat ma urodziny właśnie 1 maja, tak mu się poszczęściło. Ja nie, wiecie, ja to w styczniu, w zimę, w dupę, co to, żeby grill zrobić. Nie, nie, styczeń to jest idealna pora na rodzenie dzieci. I będziemy robić właśnie grilla takiego rodzinnego. Moi współmieszkańcy zakupili namiot ogrodowy, tak jak mieliśmy wypożyczone kiedyś na Igora komunię, i takie stoły dwa zostały też kupione. No i będzie ogólnie gruba impreza, nie? Będzie gruba impreza, a więc będę was tutaj na bieżąco informować. Teraz aktualnie jedziemy do Kaufa. Ram, zobacz jaki wielki. Takim bym chciała właśnie. Pojedziemy na rondo, bo tu będzie ciężko, bo tu tak, będzie tak, oczywiście. Pojedziemy na rondo. Rondo to są moje ulubione skrzyżowania. Pamiętasz, jak jeździłaś na LC, mówiłaś, mamo, nie nauczę się wjeżdżać na ronda. Stoję i ale, stoję. Ale to było jeszcze, jak miałam u nas w mieście 2, 3, 4 pierwsze godziny jazdy. I mi skazał samochód cały czas, ale wiocha, nie? Nie umiałam wjeżdżać na ronda. W sensie, szczególnie na to, bo to jest pod górkę. I no, ale teraz już umiem i są moimi ulubionymi. Umiem zwłaszcza, jak jeżdżę na automacie, nie? No, wiadomo. To nie mam problemu. No i jedziemy do Kaufa, będziemy tam ogarniać rzeczy na tort. I w ogóle ja mam jeszcze dzisiaj dwa razy będę robić dzisiaj paznokcie. Dwie hybrydki mam, o 12 i 18. Dasz mi troszeczkę? Nie, trzymaj, to jest moja. A ty go troszeczkę mogę? Patrzcie, dobra, masz już, oddaję. Piękną masz zławeczkę. To ma taką zławeczkę. Nie chcesz oddać jej, nie? Nie chcę oddać, co będzie oddawać. Ale to nic, bo to jest twoja zławeczka. Jesteś taka malutka i fajniutka. Najlepsze to Oreo. Igor, ja się. Igor jest tam na dworzu, no. No. Czaj iść na dwór. No. Igo, mama, wiem.
No, Igor na podwórku. Powiedz, Igor, chodź tu. Zgadnijcie, kto mnie tam podsiadł. Kto mnie tam podsiadł? Kto do niej podsiadł? Igor! Zbiera się już. Do Igora idzie. Pójdę i pokażę wam na dworze, co się dzieje. Na szybkości. Uwaga, uwaga. Tutaj mamy imprezę, przygotowywanie imprezy. Tam jest Godzilla, krzyczy. A tam tata szoruje grill. A to jest mój piesek. Jakiego mam potężnego człowieka na hamaku. Siemaneczko moi drodzy, słuchajcie, pogoda w majóweczkę dopisuje nam okropnie. Wyglądam w ten sposób i mam kapcie, bo cały czas albo wychodzę na dwór, albo do domu i wyglądam następująco. Jestem, słuchajcie, blada jak ściana. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale no ja definitywnie potrzebuję się opalić trochę, bo jeszcze jakby z ciała nie, ale twarz przez ten SPF, ja mam tak bladą twarz, że normalnie mogłabym, jeszcze jestem ubrana, wiecie, cała na czarno, mam ciemne włosy, więc to totalnie jeszcze podbija to, ten efekt. No i tak będę ja wyglądać dzisiejszego wieczoru. Słuchajcie, jest odpalany grill, my będziemy mieli dużo, dużo rzeczy do jedzenia, więc ja się cieszę. I co, no tak jak mówię, pogoda jest śliczna, jest gorąca, że musiałam zasłonić w połowie okna, bo by tutaj się nie dało u góry wytrzymać. Teraz schodzimy na dół i już wam wszystko pokazuję. Damy białe, bo białe to jest dobre jednak. Dobra, żeby się nie zatkała, bo zobacz. Pomidorek nie. Ale biała mozzarella jest super, nie? To zatrzymałem mozzarellę w ciało. Jesteśmy w salonie Volvo
i będziemy jeść. W Volvo nie dają jeść, ale będziemy jechać na jedzenie. Będziemy jechać na jedzenie. Teraz nie będę mówić, jak długo się czeka na to wszystko. Idziemy już do wiadomo gdzie, do planety Lewobrzeże, ponieważ jest to fenomenalna knajpa, którą już sprawdziliśmy nie raz, a dwa razy, bynajmniej ja. A więc... Yeah, intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. Na te bujane hotele. Mogę sobie zrobić tak. Mogę do ciebie i do ciebie teraz. Do mamy i do ciebie mogę. Takie mamy bujtane. I do ciebie. Nie fajnie? Super fajnie. Keeps playing the same songs. And time isn't moving along. So would it be cool to say, do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights. Or we could find a Tucson place, just you and I. That'd be nice for you. Jest bardzo cieplutko i bardzo ładnie pachnie. To jeszcze ja. Więc lepiej być już nie może. Może być. Będzie pyszne jedzenie zaraz. Ale jaja! Coś innego. Nie było wstyd. To ciepła jest? Mam ciepłą piłkę? Zobacz, to jest lodówki. Tak. Ale jaja. Way, cause I can hear a thing. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep. Your friends are drunk. Ale fajnie to jest, co? Oj.